Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym dniu vlogmasów. Dzisiaj mamy Wigilię i wielkie przygotowania jeszcze się nie zaczęły. Mamy wszystko zrobione do jedzenia. Pozostała nam tak naprawdę tylko dekoracja. Mamy ogarnięte wszystko, jeżeli chodzi o czystość. Tylko ten stół, ale to będziemy robić razem trochę później. Muszę jeszcze uprasować obrus biały. Drodzy, świątecznie i mam nadzieję spokojnie. Od rana już tutaj zostały zaczęte ciasta, żeby sprawdzić, jak to wygląda w środku. Makowiec i sernik. I jeszcze mamy czekoladowca, bo jednak okazało się, że ten czekoladowiec można dzisiaj zjeść. Dzisiaj będzie premiera wielka, jeżeli chodzi o deser. Mamy bigos. Bigos taki wigilijny i z mięsem. Zupę grzybową. Sałatkę jarzynową, śledzie, będzie karp, tylko będziemy go smażyć dzisiaj. Ciasta, te desery, jeszcze makiełki i chyba jeszcze coś jest, a już teraz straciłam rachubę totalnie. No od rana mieliśmy taki luz, zjedliśmy tylko śniadanie, też podzwoniliśmy, porozmawialiśmy z naszymi bliskimi, z którymi nie będziemy spędzać Wigilii, pożyczyliśmy sobie wesołych świąt. Więc na razie jeszcze jestem w pieluszach. Mam ten sweter, który bardzo przypadł Wam do gustu. Sweter, bo pytacie się bardzo często, skąd on jest. Ja go kupiłam na Myśl 3 w Concept Store, ale ten sweter jest z Shopping Center, z takiej firmy i oni mają swoją stronę online, więc możecie sobie wejść. Mają różne kolory tych sweterów. Bardzo fajnie się go nosi. Jest taki niby świąteczny, ale nie do końca, bo to jest taki ciekawy kolor, taki malinowy z jakimś oranżem, nie wiem jak to nazwać, nie znam się na kolorach zupełnie, ale wydaje mi się, że jest taki na cały rok. Trochę świąteczny, ale nie do końca, tak jak mówię. Jeżeli chodzi o gwiazdy betlejemskie, to jedna mi się trzyma, te małe mi się bardzo dobrze trzymają, ale tutaj widzicie, jest z jednej strony dobrze, z drugiej, tak nie do końca. Obiecałam Wam też sukienkę, nawet jej nie mierzyłam, nie miałam kiedy, więc pomyślałam, że teraz będzie idealny moment, żeby ją zmierzyć i zobaczyć, jak leży. Dostałam parę wiadomości, żeby Wam pokazać szycie. Jest naprawdę bardzo dobrze zrobiona. Z tyłu suwak. Niestety leży bardzo dobrze. To jest rozmiar 36, jest super wyprofilowana. Tylko moja obawa, że delikatnie za krótka. Zdecydowanie przed kolano, że tak powiem. I mamy też kompot wigilijny zrobiony przez mojego męża. Jest to tradycja, więc naprawdę pachnie pięknie. To jest ten półmisek z TK Maxa, o który też często się pytacie. Bardzo go lubię i można polować, bo bywają. Widziałam ostatnio nawet. Właśnie sobie przypomniałyśmy, że mamy takie bombki z Chorwacji. Proszę bardzo, więc musimy je zawiesić i teraz decyzje, jakie serwetki? Te są śliczne. Te są też śliczne, nie? A ty byś chciała te? Dobra, to musimy zdecydować. Dobra, zawieszamy te bombki, ok? Mhm. Dobra. Taką szpatułkę do ciasta. Kupiłam ją kiedyś w TK Maxie, jest super świąteczna. Jak widać, bardzo dobrze wykonana. I tutaj jeszcze mamy taki zestawik. Może na tym opłatek? To będzie fajny pomysł. Co my tutaj mamy dla Was? Proszę bardzo, ogóreczek. Proszę, proszę. Chcesz kochanie dać? Cześć. Mają zmienioną klatkę na święta. Wszystko jest przygotowane. I będzie niezła wyżerka. Wyżerka! Na razie mamy taki setup. Zupa grzybowa, mniam.
się podgrzewa. Już się nie mogę doczekać, bo wygląda przepysznie. No i sama kroiłam oczywiście te grzyby. Mam już pokrojone ciasto. W sumie to przydałyby się jakieś takie listki do dekoracji. Może eukaliptusa, no ale nie mam. Niestety nie mam. Tutaj jeszcze moja córeczka zrobiła takie choineczki, truskaweczki. I nie miałyśmy barwnika zielonego, więc dodałyśmy do białej czekolady spirulinę. No i ja na szybko założyłam sukienkę, którą już widzieliście, bo zastanawiałam się nad inną. Mam kolczyki, takie bardziej świąteczne i wydaje mi się, że jest ok, bo muszę iść szykować wieczerze, także lecę do kuchni. Porzeczka do dekoracji, pikos wigiliny, no więc niedługo będziemy zaczynać, już zaraz to będę podgrzewać. I wygląda to pysznie, pachnie pysznie, już się nie mogę doczekać. Proszę bardzo, jest sałatka, śledzik. Jest śledzik, tak, szanda, żurawinka, tutaj są makiełki, kompot już też nalaliśmy, zupa się podgrzewa, jest już chlebek, kompot i smażymy pierogi w dalszym ciągu. Moja mama jest w drodze, więc tak powolutku zaczynam i... Jeszcze chyba nam... A, karpia nam brakuje tak naprawdę i tyle. No i bigos podgrzewam. Nawet mam świąteczną ściereczkę, którą kupiłam chyba w Primarku, jeżeli dobrze pamiętam. Były dwie w zestawie, także dzisiaj jest głównym bohaterem w kuchni, jeżeli chodzi o pomoc. Och, te pierożki są takie pyszne! Już mamy wszystko i jest karpik, pierogi, śledzie. Wszystko, bigosik. Spróbowałam trochę i jest bomba. Obłędny. Wesołych świąt, kochanie. W ogóle to też bardzo dużo pytań dostaję o te kolczyki od Was. Za każdym razem, jakie mam. To są kolczyki ze Swarovskiego i one naprawdę są piękne, tylko one są trochę ciężkie. Więc na przykład ja bym nie była w stanie wytrzymać w nich cały dzień od rana do nocy. Bo mam wrażenie, że mi... Po prostu przeciążają dziurki za bardzo, ale są naprawdę cudne. Kochani, wyobraźcie sobie, że 15 minut temu myślałam, że sobie złamałam nos i będę jechała na jakiś SOR, bo zahaczyłam nosem o framugę drzwi, po prostu nie wycelowałam i tak mi coś gruchnęło. Ja jestem super odporna na ból, mam wrażenie, że mój próg bólu jest naprawdę wysoki i myślałam, że zemdleję. Musiałam sobie przykładać przez 15 minut zimy, nawet tutaj jest ślad i obawiam się, że mogę mieć limo, więc te... Najbliższe dwie doby będą decydujące. Zobaczymy, jak to się skończy. Wigilia nam się bardzo fajnie udała. Było spokojnie, rodzinnie, na luzie. Było trochę za dużo jedzenia, ale to ja już mówiłam od początku o tym. Dzisiaj idziemy na pierwszy dzień świąt do mojej mamy, bo nalegała, robi kaczkę. Ja oczywiście chciałam, żeby te święta były u nas w pełni, żeby już do mamy się nie zwalać, no ale mama bardzo chciała, więc weźmiemy jakieś gry, weźmiemy bingo, bo dostaliśmy od Mikołaja. Dziewczynki też dostały jakieś plastyczne rzeczy, więc na pewno tam u babci sobie trochę porysują. Więc pobędziemy z 2-3 godziny i wracamy do domu. I też tutaj mamy taki plan, żeby oglądać filmy, żeby trochę odpoczywać. Ja też chciałabym poukładać te rzeczy do tych szufladek, które sobie kupiłam w Muji. I też chciałam zrobić porządki w kosmetykach, także nie kończę jeszcze nagrywania. Vlogi będą się pojawiać, tak jak mnie prosiliście. I chciałabym Wam złożyć z tego miejsca życzenia zdrowych, pogodnych, rodzinnych świąt, żeby na wszystko starczało, na nic nie brakowało, żebyście zawsze byli otoczeni takimi dobrymi ludźmi, serdecznymi, takimi ludźmi, z którymi możecie być sobą, żebyście zawsze robili wszystko w zgodzie ze sobą, ze swoim sumieniem, żebyście byli szczęśliwi, bo to jest najważniejsze. Także bardzo Wam dziękuję za te vlogi i tak jak mówię, nie kończymy jeszcze nic, ale chciałabym podziękować Wam za Wasz czas, za to, że spędzaliście swoje chwile wolne, żeby tutaj zajrzeć do mnie i ściskam Was mocno i do miłego zobaczenia, buziaki.